Od 1 stycznia do benzyny i oleju napędowego doliczana będzie tak zwana opłata paliwowa. Na stacjach dla przeciętnego klienta oznacza to około 10 groszy więcej na każdym litrze paliwa. Co ciekawe, ta opłata nie będzie wspierać przede wszystkim rozwoju elektromobilności czy paliw alternatywnych jak wodór i gaz. Zdecydowana większość z tych pieniędzy trafi do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I teraz pytanie, czy fundusz przeznaczy to na przykład walkę ze smogiem, czy na inne cele. No, preferowany przez wiceprezesa tego funduszu i jednocześnie pełnomocnika rządu, czy pełnomocnika premiera do spraw walki ze smogiem, Piotra Woźnego, jest oczywiście ten kierunek walki z zanieczyszczeniem powietrza, więc być może pieniądze posłużą do wymiany pieców na bardziej ekologiczne rozwiązania.